tak dramatycznie nie jest. Jeżeli chodzi o Legię, dla mnie zaskoczeniem jest brak Glerme w pierwszej jedynastce. To jest piłkarz, który był chyba najlepszym piłkarzem w meczu z Krakowem, w ostatnim meczu ligowym, więc tutaj gdyby brak tego piłkarza trochę mnie zaskoczył, ale jest Aleksandrą. Zobaczymy, jak ten piłkarz się prezentuje. Posłuchajmy tego, co dzieje się teraz.